No, sen to podstawa, a ty jak sypiesz? Zdecydowanie dobrze, tylko krótko, ze względu na to, że spotkanie z państwem jest tak ważne, że 4:00 wcale nie jest problemem. Wstajemy na równe nogi i już jesteśmy. Ale nie licytuj się ze mną, o której ja wstaję, bo jednak... Cóż tutaj... zrobić? Biodę prym. Kobiety mają niestety wiele więcej obowiązków o poranku, jeżeli chodzi o przygotowanie do występu, tak? To powiem w uproszczeniu, to nie jest stereotypowe postrzeganie, to moja własna obserwacja. No dobrze, zostawmy to i zabierzmy państwa w nietypowe miejsce. To będzie coś dla spragnionych adrenaliny i podniemnych przygód. Dla lokalnych mieszkańców jest Lotem Anioła, a dla turystów nie lada atrakcją. To najdłuższa kolejka tyrolska w Europie, która łączy dwie włoskie miejscowości w regionie Basilicata. No, już samo podejście w ogóle i przypięcie się do tego urządzenia może podnosić adrenalinę. 120 km na godzinę. Mandat można w locie dostać za przekroczenie prędkości. I dystans prawie pół. Kielczyk, która robiła sobie niedawno selfie. No i teraz właśnie w tym temacie będziemy rozmawiać z naszym gościem, z doktorem Igorem. Można odczytać ze zdjęcia. Robiąc selfie. Wokół nas pełno ludzi, to jest prestiżowe miejsce, dajmy na to w Rzymie, Koloseum. Za mną 20 osób, no i budowla, wiadomo jakiej treści. Bardzo dziękujemy. Kompletnie zauważyłem, jak przyszliście. Aha, tak po cichutku, żeby panu redaktorowi nie przeszkodzić bezszelestnie. Tak, żeby również dać szansę dokończenia prognozy, bo informacje dla państwa są to ważne. Gdzie się schować przed deszczem, a gdzie okazja do tego, żeby wyjść na spacer. Żegnamy się z państwem. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. To były 2 godziny. Naprawdę miło spędzone. Tak jest. Adam Giza i Mariusz Kłopecki. I Emilia Ziemnicka razem z państwem o poranku. Polecamy się na przyszłość i zachęcamy, aby pozostać, bo Marta Kielczyk także jeszcze za moment dla państwa z informacjami. Życzymy dobrego dnia. Do zobaczenia.